Prowokują, profanują, obrażają, a później chcą pozostać bezkarni, używając jak pałki hasła tolerancja. To nie pierwszy raz, kiedy środowisko LGBTG robi wszystko, by uderzyć w to, co dla Polaków święte. Jak w tym roku będzie wyglądał Festiwal Rzekomej Równości? O tym opowie nasz wspaniały i dzielny reporter. Znajdujemy się na Placu Wolności w Poznaniu. To prawdopodobnie tutaj odbędzie się tak zwany Marsz Równości. Ale pamiętajmy, tam gdzie pojawiają się aktywiści LGBTG, tam trudno pojawić się z całą rodziną, tam nie powinno być dzieci, tam mamy do czynienia z wulgarnym obrażaniem wartości chrześcijańskich. Ale kim są aktywiści LGBTG? Postanowiliśmy sprawdzić, jak zachowują się ci ludzie, co mówią i co robią, kiedy są we własnym gronie. Dlatego zainstalowaliśmy ukryty mikrofon w strojach dwóch mężczyzn przebranych za kobiety. Posłuchajmy. Słuchaj, jest jazda, kryptonim Inwazja. I co jest tutaj grane? Masz numery wszystkich? No ja wszystkich numery mam. No to jaki jest na 500 plusa? Na 500 plusa ja zamówiłem 50 bachorów. Jak myślisz, że sfinansujemy ten marsz? Ale ty do zwrotu one są wszystkie, bo felerne. Zaraz po marszu będzie zwrot, tak? Nie no, zrobimy zwrot, ale to jest do paczkomatu? Bo to się trochę idzie, nie? Nie no tak, w ogóle, do paczkomat? Ja miałem na to szpilasów w ogóle. Ach, ale mnie tu obciera to gówno. Ała! Wiesz co, no to zamów sobie szpilej z liturgiczny.pl, tak? Nie, na liturgiczny najlepszy. Szokujące. Dziękuję. To nie pierwszy w ostatnim czasie atak środowisk LGBT na symbole i wartości dla Polaków święte. Mając na ustach hasła tolerancji i wzajemnego szacunku, sami nie potrafią uszanować wartości chrześcijańskich i atakują. Jedno z wydarzeń, Poznań Pride Week, ma odbyć się w miesięcznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Więcej na ten temat opowie nam nasz reporter. Poproszę. Nawet najbardziej zagorzali komuniści nie posunęliby się aż tak daleko, jak posunęli się aktywiści LGBT. Wulgarne hasła, przemoc i prowokacja. W ten sposób tęczowi bojówkarze walczą o tolerancję. To właśnie tutaj, na ulicy Półwiejskiej, odbędzie się tak zwane Socho w Poznaniu. I to w 195. miesięcznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Czcigodny księże, jak ksiądz skomentuje tę sytuację? Nienawiść i przemoc wobec drugiego człowieka, niezależnie od jego statusu społecznego. No nie mieści się w kanonie naszej europejskiej cywilizacji. We wrażliwości drugiego człowieka wzbudzają one jedynie smutek, niesmak i oburzenie. Jak w takim razie bronić się przed homoterrorem? Jak? Leczyć. To jest zaburzenie, proszę pana, to trzeba leczyć. Geje to jest najbardziej rozpustna grupa społeczna. Szerzenie kulturowej płci jest szkodliwe i oswaja z wynaturzeniami. Jak mówi episkopat, to trzeba do tego specjalnych poradni i one sobie już z nimi poradzą. Dziękujemy bardzo. Do tej pory próbowano przekonywać, że to spontaniczne, oddolne akcje. Chyba jednak niekoniecznie. Na portalu pomagam.pl pojawiła się zbiórka, w ramach której tęczowi zadymiarze zbierają pieniądze na organizację tak zwanego Marszu Równości. Wszystko wskazuje na to, że w Poznaniu ponownie rozegrają się uderzające we wrażliwość normalnego człowieka sceny. Grupa Stonewall ciągle szydzi z naszych wartości katolickich, chrześcijańskich, konserwatywnych, polskich, patriotycznych.